Pierwszej porażki w nowym sezonie drugiej ligi doznali piłkarze Radomiaka Radom. Ekipa Dariusza Banasika przegrała na wyjeździe ze spadkowiczem z pierwszej ligi Olimpią Grudziądz 0-1. Zieloni mogli w ostatnich minutach meczu wyrównać, ale rzutu karnego nie wykorzystał Łukasz Pietroń. Pierwsza połowa była bardzo wyrównana. Obydwie drużyny miały swoje sytuacje bramkowe, ale nie potrafiły zamienić ich na bramki. W 55 minucie w polu karnym Michał Grudniewski sfaulował Marcina Kaczmarka. Do piłki podszedł Agwan Papikian i pokonał Mateusza Kochalskiego. W 90 minucie gospodarze dostali drugą jedenastkę. Tym razem przewinienie we własnej szesnastce popełnił Bruno Luz. Tym razem do jedenastki podszedł Robert Ziętarski, ale świetną paradą popisał się Kochalski. Kilkadziesiąt sekund później w polu karnym gospodarzy sfaulowany został Damian Szuprytowski. Przed szansą na zdobycie wyrównującej bramki stanął Łukasz Pietroń, ale jego uderzenie obronił Wojciech Muzyk. Więcej w tym spotkaniu już się nie wydarzyło i trzy punkty zostały w Grudziądzu. Bardzo emocjonalnie cały mecz na konferencji prasowej ocenił szkoleniowiec Radomiaka Dariusz Banasik. Najchętniej to bym nie chciał w ogóle komentować tego, co się tutaj dzisiaj wydarzyło. Dziwne rzeczy, bo za każdym razem jako trener przyjeżdżam tutaj do Grudziądza. Za każdym razem gdzieś tam dostaję jedenastkę przeciwko swojej drużynie. Nie wiem, czy to jest przypadek, o co tutaj chodzi, natomiast pół odprawy przestrzegałem swoich zawodników, że jest tutaj taki zawodnik jak pan Kaczmarek, który się rzuca w polu karnym, bo po prostu trzeba bardzo uważać, żeby nie sprowokować tego rzutu karnego. Dzisiaj korzystając z techniki, bo już mam mecz, laptop też przed sobą, możecie państwo zobaczyć, jak został podyktowany rzut karny, który ustawił cały mecz. Szanuję pana sędziego, uważam, że jest bardzo dobrym sędzią, prowadził wzorowo zawody do tego momentu, natomiast ten karny to jest troszeczkę tak w cudzysłowie kabaret, ponieważ reakcja moich zawodników i moja potem była taka, że sędzia boczny mówi, że nie ma karnego, po czym sędzia główny no, nawet swoją postawą pokazuje ten rzut karny, no i zaczyna się po prostu mecz totalnie nie taki, jakbyśmy oczekiwali. Zadowolony ze zwycięstwa był natomiast trener Olimpii Mariusz Pawlak. Spodziewałem się takiego meczu, jeśli chodzi o zaangażowanie, o determinację obydwu zespołów, natomiast też spodziewałem się troszeczkę więcej po moim zespole, oczywiście nie patrząc na wynik, że będziemy lepiej grali w piłkę, zwłaszcza w drugiej połowie, bo w pierwszej połowie mieliśmy, no uważam, zdecydowaną przewagę gdzieś tam w sytuacjach, nie byliśmy skuteczni i tutaj mówię, brakowało no, bardziej, nie wiem, czy koncentracji, czy takiej, nie wiem, determinacji w tym, żebyśmy strzeli bramkę, żebyśmy ten mecz mogli sobie inaczej ułożyć, tak jak sobie gdzieś tam, nie ukrywam, planowałem, czy planowaliśmy. Natomiast druga połowa, gdzieś już w końcówce zwłaszcza oddaliśmy piłkę rywalowi, który gdzieś stworzył sobie dwie sytuacje. Po czwartej serii gier Radomiak z dorobkiem 7 punktów plasuje się na 7 pozycji. W następnej kolejce Zieloni zagrają przed własną publicznością z Olimpią Elbląg. Pierwszy gwizdek sędziego w sobotę o godzinie 18:00.